przykrócili to, niby od jutra się ma coś zmienić, to pewnie niby jakieś dopłaty mają ją dawać, czy jakieś wnioski, także pewnie już cena węgla skoczy. Dzień dobry Państwu. Na poprzednim odcinku obiecałem Państwu, że rozeznam sytuację na rynku węgla, zadzwonię do przewoźnika. A ponieważ przewoźnik jest jak najbliżej całego tego rozgardiaszu i tego wszystkiego, bo codziennie jeździ na kopalnie, do klientów i tak dalej, więc wydaje mi się, że będzie posiadał jak najbardziej wiarygodne i rzetelne informacje z pierwszej ręki na ten temat. Więc zdecydowałem, że dzisiaj zadzwonię do tego przewoźnika, a ponieważ wydaje mi się, że jest to człowiek jak najbardziej rzetelny, jego oferta jest korzystna, więc dzwonię. Halo? Dzień dobry, to jest węgiel ekogroszek, tak? Ogłoszenie takie było. Znalazłem go i tam pan oferuje z transportem z Wesołej, tak? No tak, 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 tak. No właśnie. Wie pan, co jest stare ogłoszenie tak naprawdę? Dlaczego? No bo na Wesołej wprowadzili limit 70 ton na dzień i no, trzeba po prostu 3-4 dni stać tam, nie? A było to niedawna jeszcze wolna sprzedaż, nie? Tak, i bez limitu nawet i 3 razy, jak ktoś blisko mieszkał, to 4 razy sobie jechał na kopalnię. Dlatego to ogłoszenie jest z tego okresu właśnie. Kurczę, no i jak sytuacja w takim układzie wygląda na dzień dzisiejszy? No wie pan co, na razie to nawet nie stoimy za tym węglem, no bo na 4 dni auto postawić, to nie wiem, ile trzeba by za transport powiedzieć, nie? Tak. Bo tam nie wystarczy się zapisać, tylko musi auto stać tam, nie? Tam widziałem niekiedy stoją takie osobówki po prostu i no stoi, to postawione jest i stoi w kolejce, no, zajmuje miejsce, nie? To teraz jest tak, że musi stać to auto, które wjeżdża na kopalnię. Aha, już tak jest. Aha, i to jest. Ale teraz inny temat. Jakby z PGG załatwić przez internet, w sensie kupić, to no, transport ile tam u pana wynosi? Chyba to no, przez PGG jak się kupuje, no to się już odbiera ze składu KDW, nie da się z kopalni. Nie? Teraz się już nie da z kopalni, tak? Tylko z tych składów, tych kwalifikowanych dostawców węgla, nie? To nawet na Śląsku tak się nie da? No, nawet na Śląsku. Hmm. I tak, że to jest masakra. No już nie wiem, jak kurde to nazywać, wie pan? Aha. Nie wiem, co to jest za polityka. Przykrócili to, niby od jutra się ma coś zmienić, to pewnie niby jakieś dopłaty mają ją dawać od września, czy jakieś wnioski, także pewnie już cena węgla skoczy, bo teraz zrobili jakieś limity chore tak naprawdę. Tam hołdy są na tej kopalni jak cholera, a nagle, kurde, co to jest 70 ton na dzień, nie? Ale tam są dalej te hołdy za kopalnią, tam takie były grubego węgla hołdy całe lato. Widziałem. No. To dalej to jest? Może trochę mniejsze, ale no jest wciul tego węgla. Tam jest wydobycie dzienne rzędu 8-9 tysięcy, nie? No, z czego jest 3 tysiące grubego, no wiadomo. No tak. No, ale to i tak jest dużo, no. Czyli nie ma takiej możliwości. A KDW na przykład, to oni wożą ten węgiel... Znaczy tak, kopalnia do nich dostarcza teoretycznie za darmo i oni do pana przywożą za jakąś opłatą. Już od siebie, tak jakby to KDW. Czyli nie ma sensu, żeby brać swój transport, tylko tam oni na miejscu mają swój i... Tak, dokładnie. I panu przywożą, no bo to najkorzystniej wychodzi, nie? A stawki KDW ma różne, także musiałby sobie pan zadzwonić do kogoś, do jednego KDW, do drugiego, czy mają to w ogóle na stanie, bo teraz też ludzie po miesiącu opłacają to przez ten sklep PGG, no i przez 30 dni im KDW nie dostarcza towaru, no bo oni też nie mają, nie? Aha, czyli na KDW też brakuje tego węgla. Tak, no. Po prostu te dostawy są takie z opóźnieniami, nie? Niektóre KDW mają i mają jakieś luźne, ale to trzeba wcześniej zadzwonić i się dowiedzieć, czy mają coś luźnego, czy mają na wszystko zamówienia. Aha, a skąd pan w ogóle wie, że ma być jakaś dopłata do tego węgla znowuż? No, na takich tych portalach węglowych mówią, no nie, że tam jakiś minister się wypowiadał. No bo teoretycznie tak, teraz może być różny, bo wie pan co,
Ślązakom w tamtym roku obiecywał Morawiecki, premier tak naprawdę tutaj na Śląsku, że węgla nie braknie, będą wydobycie zwiększać i przyszła zima na pewno będzie zabezpieczona. No. A już tego węgla nie ma, no a są wybory, nie? No właśnie. A Morawiecki do Sejmu ze Śląska startuje. No właśnie. No także jak zrobi taką wypadkę za przeproszeniem, no to wiadomo, wynik może być jakiś niekorzystny dla nich, nie? Także może od tego września udostępnią i wrócą, albo zwiększą te limity, albo tych cen nie dźwigną, tylko dadzą dopłatę. No powiem panu tak, na kopalniach nic nie wiedzą. Oni z tygodnia na tydzień są informowani, jakie mają limity i jak to ma funkcjonować, nie? Aha. Także te decyzje zapadają tak naprawdę od poniedziałku do poniedziałku. Czyli Ślązak musi po prostu na internet do PGG i z internetu do KDW i dopiero KDW mu przywiezie do domu, a tak nie może sobie... No chyba, że tam jacyś są, co stoją w kolejkach, no i przywiozą, no ale jak on, to wie pan co, no to za ten transport też policzy sobie, nie? No na pewno, na pewno. Ja tu jestem z Zagłębia, z Siewierza, no to my żeśmy, kurde, no tak, jak blisko było, no to po 600, po 700 zł wozili, nie? Znaczy 600 od samochodu, tak? Tak. Pięciotonowy samochód. 5 ton max, no. Aha, i to cała trasa ze Śląska do Siewierza. No dokładnie, no bo my mamy tak, 40 km do Mysłowic, no i wiadomo, no i trzeba było to rozwieźć gdzieś, nie? No. Tak to wyglądało, jak nie było limitu i można było sobie jechać na kopalnię, załadować, trochę postać w kolejce, no bo wiadomo, kolejki się już tam w tym maju zaczęły robić, no i... No niedobrze to wygląda, powiem szczerze, w tej chwili. To tak pan łagodnie powiedział, nie? No. Ile pan tego groszku potrzebuje? Proszę pana, to zależy, bo ja bym wziął trochę dla siebie, moja znajoma z Mikołowa potrzebuje, a jeszcze druga znajoma z Pszczyny Piasku też potrzebuje, no i to tak by się tam więcej z tego może zebrało, no ale... Ale w tej sytuacji, no to ja się jeszcze tutaj muszę nad tym wszystkim ciężko zastanowić, no. Jak pan nie ma tego kupionego, to może się wstrzymać do tego jutra, czy tam do przyszłego poniedziałku, może coś się zmieni, nie? No. Ja tam tak naprawdę, no już starałem się odmawiać tym ludziom, co mieliśmy w kolejce ich zapisanych, no jak te limity wprowadzili, no bo też, no ja nie będę czekał. Nie chcę też ludzi trzymać, jak mają gdzieś możliwość, to niech sobie załatwią, nie? Mhm. Ale może się coś zmieni, może jakieś tam światełko w tunelu jest, no bo te wybory, to wszystko, to może coś tam odblokują, nie? To pan ma bardzo ciekawe informacje w ogóle i takie z pierwszej ręki profesjonalne, że tak powiem. No bo, no to tak, no jak się w tym siedzi, no to ja tam żadnego dyrektora ani prezesa nie znam, także żeby nie było. To po prostu jest taka informacja drogą pantoflową, gdzieś tam na kopalniach się przewija, no i jak się tam stoi, no to się rozmawia o takich rzeczach, nie? No to o taką wiedzę chodzi, bo to jest wiedza praktyczna, jak się zachować, co zrobić, jak to kupić i tak dalej. To najlepsza wiedza jest, bo tam na górze to oni wszystko wiedzą, ale to oni tam wszystko mają, wie pan, na pstryknięcie ręki. No. Dokładnie. Ja kupowałem węgiel 2 lata temu po 600 50 czy coś, na kopalni Wesoła, bo tu w sumie nie tak daleko mieszkam. Tak. No i troszkę spiekał się, no ale to tam już małe piwo. Pewnie, ważne, że efekt był, nie? Tak, no ale teraz, no to kurczę, dwukrotnie droższa cena, no to masakra. No. Wie pan co, mi się wydaje, że to kurczę, no będzie jeszcze dużo gorzej. No, ja nie wiem, no bo... W tym roku i się to, jak ktoś gdzieś miał, to po 3000 sprzedawał, nie? Ponad 3000 nawet, 3,5. No, dokładnie. No, nie wiem, jak to będzie, bo nie widzę dobrze tych dopłat, bo dopłaty nie służą tylko temu, żeby podnosić ceny, niczemu więcej. No, bo przecież na tym roku dali 3000 złotych, no i od razu 400 złotych, no to nie dźwignęło PGG. Powinni po prostu sprowadzić gruby i ekogroszek z zagranicy, a nie miał... który trzeba odsiać i potem zostaje z tego 70-80% miału, a teraz ten miał nie wiadomo, co z nim zrobić, bo podobno są pełne składy i w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie jest ten centralny skład, to wszystko jest pełne. Kopalnie mają składy pełne miału, nie grubego, tylko tego miału. No i co teraz? Elektrownie nie chcą, bo już mają za dużo. No dokładnie, a tak naprawdę w tamtym roku to oni sprowadzali cokolwiek, i ludzie, dużo też się ludzi, no, brali co mieli, no nie? I dużo się ludzi nadziało na to. Tak jak taki przykład tutaj znajomego z tej gminy, co ubrali w tę dystrybucję węgla po tych preferencyjnych cenach, po te 2000 zł. No to wziął sobie pierwszy raz 2 tony, bo tam do końca roku można było i później po nowym roku drugi raz 2 tony.
z tej samej gminy, z tego samego miejsca, no to pierwszy raz dostał spoko, bardzo był zadowolony z tego węgla, no to jak się skończył rok, no to od razu pojechał po te drugie 2 tony, no ale później to mu się już kwiatki, sople w piecu robiły i nie dało się tym palić, nie? Taka słaba jakość. Mówi, że pierwszy raz on całe życie węglem pali, pierwszy raz się z czymś takim spotkał. Wcześniej sobie wziął 2 tony i był bardzo zadowolony. No to dziwne, że raz taki, no bo tu na Śląsku to po prostu kopalnie dawały ten węgiel gminom. No nasze kopalnie, no to był lepszy. Jest taki zaprzyjaźniony, znajomy, no i nawet mi zdjęcia pokazywał, no to jednak coś nie do końca, nie? To nie wiadomo, czy to nie było jakieś szachrajstwo, że gmina dostała lepszy węgiel, może go potem gdzieś tam upchnęli, a sprowadzili jakiś szajs, taniocha i wymienili, no i zarobili na tej różnicy, nie? No, musiało tak być, wie pan co, no bo to jest, no niby kopalnia tu jakieś piekary dostarczała, nie? No to oni tam bobrek. To da dobry bardzo węgiel. Dobry węgiel jest, tak, Bytom i te okolice. Tak, Bytom, no właśnie. No to zaczyna się robić znowu. Tak, i to chyba, kurczę, no ja rozumiem ten pierwszy boom taki, tą wojnę i to wszystko, no ale my już tu, kurczę, żyjemy z tym 2 lata i... No bo wie pan, problem polega w tej chwili na tym, że znaczy wcześniej polegał na tym, że odcięli 8 milionów ton ruskiego węgla, no to trzeba było sprowadzić. Dobra, sprowadzili tam z Indonezji, Australii, skądś tam, no i było to, no bo gminy dostały ten importowany węgiel, no i było, uzupełnili. Ale przepraszam bardzo, w tym roku to skąd chcą sprowadzić? Przecież dalej jest embargo na ruski węgiel, czyli dalej będzie brakowało te 8 milionów ton. No to skąd sprowadzą? Tak, a gdzieś teraz artykuł właśnie jakiś czytałem, tylko już nie powiem panu gdzie, bo to mi się na tym Google wyświetliło, że w porównaniu do 2000, idzie to pewnie sprawdzić, na ten moment w porównaniu do 2022 roku, czyli tego roku wcześniej, to tam jest 3 miliony mniej wydobycia u nas na kopalnię? Tak, jest 4,7 mniej przez pierwsze półrocze mniej, z czego 1/3, czyli jakieś 1,5 miliona ton, no to wiadomo, to jest gruby, nie? Czyli będzie jeszcze mniej tego grubego z PGG, o jakieś 1,5 miliona. No dobrze, no ale no przecież wszystko miało być robione tak, że zwiększona produkcja... No dokładnie, tak miało być. Zawsze ma być dobrze. Ja nie wiem. Powiem panu, że ja tego wszystkiego nie rozumiem i ja na szczęście mieszkam w bloku, wie pan. Aha, w tym przypadku szczęście, bo ja po prostu muszę 3 tony na sezon spalić, no jakbym tak po 2000, no to mi schodzi ta 6, no. No ale ja nie chcę takiego drugiego węgla kupować, no bo to nie bez przesady, no. Za 6000 to ja sobie wyjadę, no nie wiem, na Hawaje czy gdzieś i tam poopalam się na słońcu, a nie tutaj muszę palić za 6000 całą zimę. No i tak to jest. Dobrze, no to dziękuję panu bardzo za informację. Polecam się na przyszłość. Ale to ja panu powiem, że takie informacje to się powinno do prasy dawać, do mediów. No tak, jasne. Jakby coś pan chciał, jakieś informacje, aby się coś zmieniało, to proszę dzwonić. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.